Gospodarz turnieju Mahdi, jak oceniasz swoje wyniki po pierwszym dniu? W sumie oceniam pozytywnie, oprócz wpadek z Tobą oczywiście. Dwa mecze, dwie porażki. W tym jedna sławetna u siebie 1-2, kiedy miałem do 80 chyba czwartej minuty prowadzenie 1-0, ale moje frajerstwo i nie wiem, brak umiejętności sprawiło, że przegrałem ten mecz, także tego najbardziej żałuję, a reszta raczej pozytywnie, tak jak się spodziewałem. Wiadomo, minusem u mnie była kontuzja Ezila na 4, na miesiąc prawie wypadł, który u mnie jest prowadzącym grę. I to był na pewno jakiś minus, ale też no, błędy, fatalne błędy, które popełniałem, sprawiły, że kilka punktów uciekło, mogłem nawet być pierwszy, uważam. A z kim ci się najlepiej grało, z kim najgorzej? Z nikim mi się łatwo nie grało, z każdym mi się grało ciężko, a najgorzej chyba też z nikim. Massey jest bardzo trudnym przeciwnikiem, bardzo wyrównane mecze, 1-1, 1-2, ale z każdym się grało ciężko, nie ma łatwych spotkań, także tyle właściwie. Dobra, dziękuję i powodzenia w dalszej części turnieju. Dzięki.